Dziennikarz TVP zginął w wypadku samochodowym. Dziennikarz TVP Piotr Świąc zginął w wypadku samochodowym. Piotr Świąc, dziennikarz gdańskiej Panoramy, TVP3, nie żyje. Prezenter zginął w wypadku samochodowym na Kaszubach. Miał 54 lata. Do wypadku doszło w piątek późnym wieczorem na drodze krajowej nr 20 w Borczu na Kaszubach. Na skutek zderzenia dwóch aut śmierć ponieśli kierowcy obu wozów. Informacje o śmierci prezentera podano na oficjalnej profilu TVP3 Gdańsk na Facebooku. Z ogromnym smutkiem informujemy, że piątkowe wydanie Panoramy było ostatnim, które poprowadził dla Państwa nasz redakcyjny kolega Piotr Świąc. Krótko po godzinie 22:20 na drodze krajowej nr 20 w miejscowości Borcz doszło do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch pojazdów. Obaj kierowcy zginęli na miejscu. Łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną, podano w mediach społecznościowych. Piotr Świąc w latach 1994-2001 był prezenterem studia oprawy TVP1. Prowadził też wiadomości w TVP1 i poranne pasmo w TVP Info. Był dziennikarzem i prowadzącym TVP3 Gdańsk programy Panorama, Forum Panoramy i Forum Gospodarcze. Piotr Świąc miał 54 lata. Zginął po prowadzeniu wieczornego wydania Panoramy w TVP3 Gdańsk.